Słyszę! Słyszę! A więc tak. Tak oto nadszedł moment mojego nierównego starcia z jednym z najważniejszych dzieł popkultury, jakie stworzył człowiek. Z jednym z najlepszych przykładów siły ludzkiej kreatywności, jak z tego kolektywnego mariażu sztuki oraz technologii, jakimi gry wideo są, może powstać doświadczenie niemal duchowe, niemal transcendentne, doświadczenie obcowania z czymś, czego nie było, co rodzi całą kawalkadę zachwytów. Wiedźmin 3 dla tysięcy graczy był czymś tak wielkim, tak istotnym, że nie potrafiło już nigdy na to medium patrzeć z tą samą lekkością i świeżością. Nagle po zagraniu Wiedźmina wszystkie inne tytuły wydawały się jakieś takie nijakie, letnie, płytkie. Wszystkie inne tytuły nie mogły wzbudzić nawet procenta tych emocji, które wzbudził Wiedźmin. Gra ta przez swoją wybitność i przez to, jak wyprzedziła swoje czasy, odmieniła percepcję postrzegania tego medium. Gry po nim nie były i nie będą już nigdy takie same. A to wszystko powstało w małym kraju, gdzieś pośrodku Europy, którego większość obywateli świata nawet nie potrafi wskazać na mapie. W kraju, w którym nie było jeszcze studiów groznawczych, nie było kierunków na uczelniach tłumaczących, jak się pisze questy, nie było specjalności w programowaniu efektownych silników graficznych czy tworzenia animacji w stylu motion capture. Jakąś ironią jest fakt, że takie studia od lat czy dekad mamy w kierunkach literaturoznawstwa czy filmografii, a nigdy w Polsce nie zdołaliśmy napisać książki czy nakręcić filmu mającego tak ogromny impact na światową popkulturę. A jakoś w medium gier wideo się to udało. Dzięki tej nieskończonej energii, jaką katalizuje siła pasji i miłości do tworzenia fantastycznych światów. Dzięki komunii wrażliwości wytworzonej w zespole CD Projekt Red. I spokojnie, ja wiem, że Wiedźmin wywodzi się z książek, ale niestety z całym ogromnym szacunkiem, jaką mam do twórczości Sapkowskiego, Wiedźmin, bez gry, choćby ile razy tego nie próbował pan Andrzej kontestować, nigdy nie byłby na ustach praktycznie każdego obywatela świata i nigdy nie doznałby tak kolosalnej popularności. Niestety, media audiowizualne wygrały z książkami, jakkolwiek by to niektórych nie kłuło w przestarzałe serce. W XXI wieku, nawiązując do rozprawy filozoficznej Jacka Dukaja po piśmie, przechodzimy właśnie z epoki pisma do epoki bezpośredniego transferu przeżyć, do epoki audiowizualnej, bo taka przecież jest bliższa naszym zmysłom. Nikt nie musi uczyć się oglądać filmów, a czytać się już nauczyć trzeba. Czy to się nam podoba, czy nie, do tego świat dąży. A jeśli ma ten świat dawać nam takie doświadczenia i emocje, jakie potrafi generować trzecia odsłona Wiedźmina, to osobiście tylko czekam, jakie inne cuda będziemy mogli stworzyć. Premiera Wiedźmina III miała miejsce 19 maja 2015 roku, po dwóch obsuwach. Tak, minęła już prawie dekada. Ponad 300 milionów złotych budżetu, z tego połowa to marketing. Początkowy zespół liczący 150 osób rozrósł się do 250, a przy produkcji przewinęło się 1500 osób. Pełna lokalizacja na 15 języków, przy której pracowało około 500 aktorów. Scenariusz zawierał około 450 tysięcy słów, czyli trochę mniej niż cała trylogia Władcy Pierścieni. 950 różnych postaci, a mówimy o wersji bez dodatków. Co ciekawe, sami twórcy, pracując w pocie czoła, nie mieli wcale wrażenia, że oto zmieniają branżę gier. Do momentu premiery zespół zżerała niepewność, czy ich nietypowa wizja doświadczenia RPG na nowo po prostu się innym spodoba. Czy potrzebne temu medium jest tak mocne skupienie się na warstwie literackiej i narracyjnej, o czym możemy przeczytać w książce Krew, pot i piksele Jasona Schreiera. Wiedzieli, że stworzyli coś wielkiego. Trudno było jednak przewidzieć to, co stało się później. A później gracze oszaleli. Mimo sporych usterek technicznych, media eksplodowały entuzjazmem, a gracze jeszcze bardziej. Gra sprzedawała się w milionach kopii. Samych preorderów było około 1,5 miliona. W pierwsze dwa tygodnie od premiery sprzedano 4 miliony kopii. Półtorej miesiąca później sprzedano już 6 milionów kopii. W marcu 2016 roku studio ogłosiło 10 milionów sprzedanych kopii na całym świecie. Pod koniec 2019 również ze względu na premierę serialu pod tą marką odnotowano 28 milionów sprzedanych kopii. W marcu roku 2023 mówi się o 50 milionach. Nagrody, które ta gra zebrała, mógłbym wymieniać ciągiem przez godzinę. W roku 2016 ogłoszono ich około 800. Oceny, jak się domyślacie, sięgały zenitu. Metacritic, zależnie od platformy, okolice 93.
Game Informer 9,75 na 10, GameSpot 10 na 10, Game Trailers 9,8 na 10, IGN 9,3 na 10, PC Gamer 93 na 100. Bo nie oszukujmy się, tę grę bardzo trudno skrytykować, nawet do dzisiaj błyszczy jak perła i bardzo mało gier potrafi z nią chociaż konkurować. Ale jak każda gra, i ta ma swoje wady, choćby system rozwoju postaci jest kiepski, walka dość repetytywna, mało zróżnicowana. Niejasny system wyborów, na czele z tym co się dzieje w finale, jak tym pokierować. Interfejs mógłby być lepszy, dziki gon dogłębniej sportretowany. Tylko ostatecznie krytyka tej gry to jak patrzenie pod lupą na nieskazitelnie gładką powierzchnię. Jak ostatecznie długo się przyjrzeć, to znajdziesz malutką rysę. Tylko co z tego, jak patrząc na nią jako całość, widzisz po prostu coś pięknego. I taki właśnie jest Wiedźmin 3, jest grą piękną. O tej grze powiedziano już bardzo dużo. Jest to jednak wiedza rozproszona, zatomizowana, chaotyczna. Myślę, że warto zebrać to wszystko w jeden spójny materiał. Postaram się nie popadać w banały i nie chcę, żeby przerodziło się w takie nostalgiczne pustosłowie o tym, jaka ta gra jest wybitna. Postaram się podać jak najwięcej ciekawostek i nawiązań, jakie ta gra nam oferuje. Przebrniemy sobie w trakcie również przez zagadnienia poetyki intertekstualnej, imersji, ergotyczności czy technicznej deziluzji, czyli będzie trochę groznawstwa. Przebrniemy przez konteksty kulturowe, o jakie ta seria wprost uwielbia zahaczać i jest aż nimi przepełniona. Bo każdy wie, że dodatek Serce z Kamienia nawiązuje do Pana Twardowskiego czy Potopu. No ale to, że mamy również nawiązania do Zagłady Rodu Asherów Edgara Allan Poe'ego, wierszy Tuwima, pierwszowojennych pieśni tzw. żurawiejek, czy słowiańskiego kultu Rodzanic, może już takie oczywiste nie jest. Przebrniemy po kolei przez cały główny pion fabularny oraz omówię niektóre questy poboczne. Materiał więc jest jednym wielkim spoilerem, no ale nie da się analizować danego dzieła bez podawania jego treści. Zresztą minęło tyle czasu, że jeśli nadal nie zagraliście w trzeciego Wiedźmina, to nie wiem na co czekacie. Montaż dostosuję do narracji, ale ze względu na długość materiału, jeśli komuś będzie wygodniej, można go doświadczyć w formie podcastu. Mimo próby kondensacji, o której mówiłem, postanowiłem jednak podzielić ten materiał na cztery części. Wpierw omówimy sobie główną odsłonę w dwóch pierwszych częściach, a w osobnych materiałach zajmę się poszczególnymi dodatkami, bo inaczej rozrosłoby się to do absurdalnej długości. Wszystko będzie jednak uporządkowane w playliście. Jak uda mi się przeorać przez całość tej gry, to pewnie zaploaduję wszystkie materiały w jeden wielki dla waszej wygody. Jeśli chcecie mieć cały kontekst Wiedźmina jako gier, to zapraszam również do analizy pierwszej i drugiej odsłony oraz spin-offu serii, czyli Wojen Krwi. Tak oto będziecie mieli pełnię doświadczenia. Wyruszmy więc wspólnie na poszukiwania pani czasów i miejsc, jaskółki, Zirael. Podróży, po której nic już nie będzie tak jak kiedyś. Zarówno dla Geralta, jak i dla wszystkich graczy. Od długich miesięcy błąkacie się na szlaku w poszukiwaniu Yennefer. Jeden z tropów zabiera was w malownicze okolice wsi Biały Sad. Podczas popasu śnisz sen. Sen będący swoistą emocjonalną mozaiką. Pierwsze sceny są niemal idylliczne. Siedzisz w bali wypełnionej gorącą wodą. W tym samym pomieszczeniu widzisz ją. Kobietę twojego przeznaczenia Yennefer. Pachnącą bzem i agrestem. Tą, z którą doświadczyłeś po wielokroć zarówno piekła, jak i raju. Jesteście w Kaer Morhen. Wychodzisz na taras, by nacieszyć się widokiem. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Ruszasz ku tej, która nie jest tylko twoim przeznaczeniem, jest czymś więcej. Do Ciri. Dziewczyna ze swoją charakterystyczną zajadłością ćwiczy na tak zwanym grzebieniu. Ćwiczy pełna pasji, agresji, rozładowuje ten ból, który charakteryzował jej życie. Spotykacie resztę Wiedźminów i powtarzacie podstawy szermierki. W pewnym momencie Ciri gdzieś znika. Rzeczywistość wpada w makabryczną wibrację. Jakiś palący duszę mrok cię otumania i dzieje się to. Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania.
Co to? No i już od pierwszych minut Wiedźmin pokazuje nam swoje pazury. Wprowadzenie do gry to kluczowy moment. To wtedy gracze podejmują decyzję, czy warto zainwestować dziesiątki godzin swojego życia właśnie dla niej. Wstęp powinien więc być efektowny. Do tego powinien uczyć podstaw mechanik. I jak to zrobić grając Wiedźminem, który przecież ma za sobą dekadę doświadczenia i bezsensownym byłoby powtarzanie podstaw. No chyba, że uczymy kogoś innego. A do tego uczymy najważniejszą obok Geralta postać w fabule. A do tego przedstawia nam się głównego antagonistę gry. Pomysł genialny, skuteczny, wszystko tu działa, a przede wszystkim, bo to jest zmora wstępnych sekwencji gier, nie jest rozciągnięte. Grając niecałą godzinę, wiemy już bardzo dużo o tym, co nas czeka. Wyrywasz się z koszmaru. Śniłeś takie sny wcześniej, twoja więź z Ciri zawsze na tym się opierała, że te sny to nie były tylko wytwory wyobraźni. Próbujesz o tym nie myśleć, nie możesz o tym myśleć. Odganiasz mroczne scenariusze jak stado nietoperzy. Wyrusza cię do Białego Sadu. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciała. I już tutaj mamy następny wizualny zawrót głowy. Twórcy gry doskonale zdawali sobie sprawę, jak ważne w ich silniku jest światło, że ono właśnie maluje przepiękne krajobrazy w tej grze. Nie jest więc rzecz jasna przypadkiem, że praktycznie pierwsza sekwencja dzieje się właśnie o wschodzie słońca. Paweł Sasko, jeden z reżyserów fabuły tej gry, zresztą wspomina w wywiadach, jak istotne dla narracji są warunki pogodowe dziejące się wokół. Swoją drogą, zachowanie słońca w tej grze jest na tyle realistyczne, że zachodzi ono w innym czasie, zależnie od tego, czy jesteśmy bardziej na północy czy południu. Oczywiście trzeba ukłonić się nad przepięknie napisanymi dialogami. Powtórzę to, co mówiłem w analizie pierwszej odsłony. Seria Wiedźmin sprawia, jakbym przeniósł się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której dialogi w grach między postaciami mogą brzmieć po prostu naturalnie. Nie ma tu grama fałszu. Nie ma tego, co choćby tak bardzo nie wychodzi w grach Bethesdy czy Ubisoftu, tej sztucznoty, tego zgrzytu, że nie czuję, jakbym rozmawiał z drugą osobą. Czuję, że rozmawiam z NPC-em. Tutaj nawet byle przechodzień potrafi rzucić jakimś zabawnym aforyzmem. Tutaj byle zleceniodawca, który nie ma nawet imienia, jest po prostu jakiś. Wypowiada się w określony sposób, a nie wali w nas tanią ekspozycją, bo przecież trzeba jakoś questa przedstawić. Zresztą, żeby nie było bez przykładów, jedna z pierwszych misji w Białym Sadzie zaczyna się tak. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Pasuje ta wypowiedź do wizerunku krasnoludów, jest sarkastyczna do bólu i po pierwszych trzech zdaniach mamy wyobrażenie danej postaci. Albo taka wypowiedź. A? Czego chcesz? Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem! Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki tu jedzie gościńcem. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje i nie wrócili. To jest prosta misja poboczna, a gra ta potrafi na nas zrzucić całkowicie niesprowokowanie fantastyczny dialog. A teraz spróbujcie sobie przypomnieć jakiegokolwiek NPC-a od pobocznej misji, choćby w ostatniej trylogii Assassin's Creed Ubisoftu, czy w Horizon Zero Dawn. Jeśli macie takich kandydatów, dajcie znać. Wieś Biały Sad już na początku okazuje się mieć problem z gryfem, co doskonale nadaje się na robotę dwóch Wiedźminów. Wchodzicie do karczmy, gdzie wypytujecie o czarodziejkę ubraną w czerń i biel. Po kilku niezbyt udanych próbach coś więcej wspomina niezwykle tajemniczy handlarz luster. Szukam kobiety. Jak wszyscy.
Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Swoją drogą, ciekawe na ile zaawansowane były plany o dodatku Serce z Kamienia podczas premiery gry. No bo nie oszukujmy się, postać pana Lusterko jest na tyle enigmatyczna, dziwaczna, intrygująca, że trudno tutaj mówić o przypadku i że bez powodu pojawił się w tej karczmie. Przypuszczam, że końcem tamtej opowieści musiał już istnieć. Więcej informacji o Yennefer podobno winien mieć tutejszy nilfgaardzki generał. Faktycznie wie coś więcej, jednak nie da nam tej informacji za darmo. Musisz zabić dla niego gryfa, który przetrzebia jego oddziały. Ruszacie robić to, co umiecie najlepiej. Trzeba zapolować na potwora. Do wywabienia go potrzebna jest nietypowa roślina, szakłak, o którą pytasz tutejszą zielarkę. Musisz też zbadać gniazdo samicy gryfa, którą zdewastowali nilfgaardzcy żołnierze, stąd większa agresja samca. Mając wszystkie elementy układanki, możesz rozpocząć polowanie. Warto też pochylić się nad misjami pobocznymi w Białymsadzie, które znakomicie określają świat Wiedźmina. Nie będę może rozwijał słynnej misji o patelni. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie! Ale trzeba przyznać, że nawet tak z pozoru humorystyczną wstawkę potrafili określić narracją. Bo przecież list, który znajdujemy w tej misji, nadał niejaki Talar. Bardziej jednak chodzi mi o dwie misje. Jedna ta ze wspomnianą kuźnią. Może się wydawać, że krasnolud jest winny, bo wykuwa uzbrojenie dla Nilfgaardu. No ale jaki tak naprawdę miał wybór? Sprzeciwienie się im to pewna śmierć. Jeśli jednak przyznamy mu rację, to podpalacz pozostaje poddany samosądowi i momentalnie trafia na drzewo. Czego byśmy nie zrobili, wszystkich nie zadowolimy. Staramy się wybrać to legendarne już, mniejsze zło. I takie będą praktycznie wszystkie misje w tej grze. W innej misji z myśliwym napotykamy dwóch dezerterów. Jeden z wojska nilfgaardzkiego, a drugi redańskiego. Uciekając przed śmiercią, przed losem ostatecznym, dokonali dezercji i wzajemnie sobie pomogli. Ta perspektywa znowu humanizuje nam wojska Nilfgaardu. Nie są oni pustymi najeźdźcami, którzy tylko palą jak orki w Władcy Pierścieni. To też ludzie, mający wątpliwości, chcący przeżyć swoją namiastkę szczęścia w tym brutalnym świecie. To wszystko nadaje odpowiedni kontekst tej fikcyjnej rzeczywistości, która właśnie dzięki takim zabiegom przestaje być fikcyjna. Niezwykle ciekawą misją jest też możliwość próby wyleczenia schorowanej Leny u zielarki. Czeka ona na pewną śmierć i tylko wiedźmiński eliksir jaskółka ma szansę ją wyleczyć, ale może też spowodować bardzo bolesną śmierć. Możesz podać miksturę i quest wydaje się po prostu urywać. No ale tak oczywiście nie jest, ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Ruszamy na gryfa. Dla dwójki tak doświadczonych wiedźminów nie stanowi on większego wyzwania. Generał Nilfgaardu zdradza, gdzie jest Yennefer. Wy zimie, by tam ruszyć, wracacie do karczmy po swoje rzeczy. Jesteście niestety świadkami tej przykrej sceny. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Równo wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się!
widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Ta scena znowu unaocznia nam, że to nie jest świat, w którym wszystko pójdzie zawsze po dobrej myśli. Że czasem mimo wszelkich starań krew się poleje. Zresztą mocno pachnie ono właściwie pierwszym kontaktem z literackim Wiedźminem, bo zbiór opowiadań Ostatnie Życzenie zaczyna się właśnie od sceny w karczmie w Blaviken, do której także dochodzi do bójki. Wychodząc z karczmy, okazuje się, że cię uprzedzono. Tak oto staje przed tobą kobieta ubrana w czerń i biel, pachnąca bzem i agrestem. Ruszacie do twojego starego znajomego, znanego kiedyś jako Jerzy z Erlenwaldu. Podczas jazdy zaczyna się robić przeraźliwie zimno. Słyszysz tętent kopyt. Słyszysz wycie mordowanych ludzi. Swoją drogą sekwencja tej ucieczki nawiązuje znowu w montażu do ucieczki Arweny przed Nazgulami w pierwszej odsłonie Władcy Pierścieni. Po długich przygotowaniach stajesz przed samym cesarzem i poznajesz swój cel. Niepodważalne dowody mówią o pojawieniu się pewnej dziewczyny o jasnych włosach, córki czasów i miejsc, tej, którą elfy zwą Zirael, najbliższej ci osoby obok Yennefer, czyli Ciri. Emhyr proponuje ci ogromne pieniądze za jej odnalezienie. Pieniądze jednak przestaje mieć tu znaczenie. Przed tobą najważniejsze zadanie w życiu. Nie będzie łatwo, bo to właśnie za nią posłano dziki gon. Każda minuta się liczy. Rozmawiasz jeszcze raz z Yennefer. Opowiada o dwóch najważniejszych tropach. Jeden dotyczy Velen, tak zwanej ziemi niczyjej. Drugi dotyczy wysp Skellige. Tam jednak wyruszy Yennefer. Tobie przypada to pierwsze. Sam główny pion fabularny tej gry jest jednocześnie genialny i problematyczny. Z jednej strony mamy fabułę, która doskonale wpasowuje się w finał sagi wiedźmińskiej. Bo fakt, że sprawa Ciri nie została tam rozwiązana, nie mówiąc o dzikim gonie. Sapkowski dał nam zamknięcie otwarte, skore do własnej interpretacji. Z jednej strony to szanuję, ale zostawiało niedosyt. I ostateczna konfrontacja z Gonem perfekcyjnie wpasowuje się w tok narracji z książek. Czemu jednak jest to problematyczne? Bo znowu tworzy nam rozdźwięk. Każe nam się szukać Ciri jak najszybciej. W każdej minucie przecież może ją dorwać dziki Gon. A z drugiej strony oddaje się w nasze ręce otwarty świat na ponad 100 godzin gry, wypchany kontentem. I tak oto misja ratowania Ciri staje się marginalna. Znacznie istotniejsze jest przecież na przykład zagranie w Gwinta. Wiele gier niestety choruje na taki zgrzyt. Z omawianych przeze mnie gier problem z tym miał choćby dwie pierwsze odsłony Pillars of Eternity. No i taki sam problem też ma Cyberpunk. Trzeba więc zawiesić w sobie dość mocno niewiarę. Ciri poczeka, a schematy na legendarne pancerze wiedźmińskie same się nie znajdą. Trafiamy do Velen. Swąd zgnilizny, trupów, potu, wszystko jest lepkie, duszne, ciężkie. Przemierzasz te nieprzyjazne tereny, nie mając większej różnicy. Pierwsze tropy prowadzą do jednej z wiosek, która wydaje się jakimś nieśmiesznym zaburzeniem tutejszej atmosfery. Nagle, wśród lepkiej wilgoci widzisz wioskę jakby wyjętą z mahakamskich szczytów, spowitą śniegiem i lodem. Wiesz dobrze, co to oznacza. Wiesz, że jesteś na dobrej drodze. Znajdujesz mieszkańca, który widział, co tu zaszło. Opowiada ci straszną historię. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał.
szukasz tego, którego przesłuchiwali, tego, który tropił od dawna Ciri. Jego dziennik zawiera pewne wskazówki na czele z jedną, że była ona swego czasu u niejakiego krwawego barona, tutejszego samozwańczego Watażki, dowódcy kasztelu w Rońce. Czas ruszać i tam. Filip Stenger, bo takie jest jego formalne miano, wpuszcza cię. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Tak oto poznaliśmy jedną z najlepiej napisanych postaci w historii gier, a może w ogóle w historii narracji. Tomasz Dedek odwalił tutaj coś po wszechkroć wybitnego, a scenarzyści Wiedźmina dali popis, jak można bawić się uwagą gracza, jak szafować jego emocjami na tyle, że sam nie potrafi odpowiedzieć, czy ma do czynienia z potworem w ludzkiej skórze, czy może z człowiekiem zagubionym, gotowym okazać skruchę wobec setek bezsensownych błędów. Przedstawmy całą jego historię, a potem porozmawiajmy sobie, czego krwawy baron nas uczy. Baron opowiada, że rzeczywiście poznał Ciri, opiekował się nią jakiś czas, niestety jej już tu nie ma. Opowie ci, co się dokładnie stało, niestety nie za darmo. Otóż jego żona oraz córka niedawno uciekły z domu i potrzebujesz kogoś, kto potrafi je odnaleźć. Nie mając większego wyboru, znowu zaczynasz tropić. Pokój żony barona nosi dziwne ślady, jakby walki. Widzisz rozbite meble, rozlane wino. Natrafiasz również na dziwny pierścień, który nosiła córka barona, Anna. Wykonany jest on jakoby przez tutejszego guślarza. Być może on coś będzie wiedział. Docierasz do zdziwaczałego starca, obwieszonego kurzymi łapkami i innymi dziwnymi amuletami. Ten wydaje się trochę bredzić, rozpacza nad swoją kozą, księżniczką, która gdzieś uciekła. Znowu więc ruszasz na niezwykle ambitne poszukiwania. Koza cała i zdrowa wróciła, a w zamian guślarz obdarza cię wizją. Tak oto dowiadujesz się, że baron cię okłamywał, nadużywał alkoholu, bił swoją żonę, a na ten horror od lat dziecięcych patrzyła córka. Uciekły one właśnie od niego. Wracasz do kasztelu i już z oddali widzisz łunę, czarny dym, kasztel płonie. Na miejscu ludzie nie reagują, ponoć w pijackim szale baron nie takie rzeczy odstawiał. Mimo to postanawiasz to skończyć i go otrzeźwić. Tym razem staniecie w prawdzie. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego.
Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych przy ścieradłach. Martwe. Przeze mnie. Widziałem wielu martwych ludzi, ale to musiał być straszny widok. Żebyś wiedział, nogi się pode mną ugięły. Widziałem całe pola trupów pod Soden i jak palili czarownice w Mariborze. Ale to wszystko to przy tym o... taki mały chujek. I tym razem to wyłącznie moja wina. Tego jeszcze nie wiemy. Talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co się stało z dzieckiem? Owinąłem je w czyste prześcieradło i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Tłumaczysz baronowi, że jego zmarłe dziecko odrodziło się w postaci tak zwanego porońca, przeraźliwej istoty zrodzonej z cierpienia ich rodziny. Można go zamordować lub spróbować poprzez rytuał przemienić w kłobuka. Osobiście zawsze wybieram opcję odczarowania porońca i ta misja pokazuje pewien ciekawy aspekt sztuki projektowania questów. Scena, gdy razem z baronem musimy dotrzeć do kasztelu z porońcem na rękach, będąc atakowanym przez upiory, od strony czysto technicznej, to najbadalniejszy escort quest. Robiliście takich mnóstwo. Choćby seria Assassin's Creed z nich słynie i swoją drogą polecam też analizy tej serii na swoim kanale. Tylko w Assassinach te questy zazwyczaj były solą wokół gracza. Niezwykle nudziły, męczyły. A tutaj całą robotę robi kontekst, bo chyba nikt zdrowy na umyśle, będąc w tak gęstej i parnej sytuacji, jak próba odczarowania martwego płodu, raczej nie myśli nawet na chwilę, że quest od strony technicznej jest prosty. Tak to się robi. To jest nieposkropiona siła dobrej narracji. Córka barona wreszcie dostaje imię. Gad, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę.
Dobrze, a teraz zakup ciało. Odchodzi w spokoju, a tobie udaje się uzyskać informację o córce barona. Stacjonuje w studenckim miasteczku Oxenfurcie. Ruszasz ją znaleźć. Ta wplątała się w towarzystwo łowców czarownic i u nich odnalazła opiekę. Do ojca nie ma zamiaru wracać, nie może po prostu na niego patrzeć. Inny trop doprowadza cię do starej znajomej, czarodziejki niejakiej Keiry Metz. Poznała na pewnego elfiego czarodzieja, który może mieć coś wspólnego z dzikim Gonem. Ruszacie do starożytnej krypty, w której spotykacie samych generałów Gonu. Po zamieszaniu związanym z niestabilną magią portali, pomimo tego udaje się wam dogonić upiornych jeźdźców. Czas na konfrontację z jednym z nich. Swoją drogą, misja ta mechanicznie to całkowita kalka misji z drugiego Wiedźmina podczas ucieczki przed Jorvetem. Pierwszy generał Gonu pada pod ofiarą twojego miecza. Krypta kryje sporo tajemnic, przede wszystkim istotne jest jednak przesłanie zamaskowanego elfiego czarodzieja. Z pewnością znał Ciri, miał z nią kontakt. I w dość ogólny sposób twierdzi, że jej losy splotły się z dziwnymi kreaturami, tak zwanymi wiedźmami z krzywuchowych moczarów. To będzie twój następny cel. Docierasz na miejsce, gdzie podobno je można znaleźć. Tam spotykasz coś dziwnego. Grupę niesfornych dzieciaków na czele z jakąś niezbyt zdrową na umyśle babcią. Mówią oni o jakimś Janku, który ponoć może przywołać wiedźmy. Janek okazuje się leśnym duchem, bożątkiem. Jakaś klątwa odebrała mu głos, szybko jednak temu zaradzasz. No i Janek zaczyna mówić. Nawet więcej niż powinien. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Koszyczek! Wścina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Janek namawia babcię, by ta przywołała wiedźmy. Te mówią do ciebie poprzez jakiś antyczny malunek. Dają ci misję, ponoć jakiś duch grasuje w pobliżu na szepczącym wzgórzu i wiedźmin nie powinien mieć z nim problemu. Jak się z nim uporasz, te opowiedzą ci coś więcej o Ciri, bo ponoć była tu wcześniej. Misja ta ma kilka odnóg. Możesz zabić zjawę, bądź z nią współpracować i daje uciec. Każda z nich będzie miała spore reperkusje. Zabicie zjawy sprawi, że dzieci w miasteczku gdzieś znikają. Nie jest to powiedziane wprost, ale najprawdopodobniej zostały zjedzone przez wiedźmy. Wiedźmy nie ukażą też żony barona. Jeśli jednak uratujemy upiora, wiedźmy będą na tyle złe, że zamordują wszystkich mieszkańców pobliskich Sztygar. Dzieci jednak zostaną uratowane i będziemy mogli nawet je spotkać w Nowigradzie u Marabeli. Żona barona wówczas zostaje jednak zmieniona w babę wodną. Można ją odczarować, niestety to ją zabije. Niezwykle ciekawą jest sama istota ze wzgórza. Mówi, że była kiedyś druidką, którą przekleły wiedźmy. Ale jedna z książek zdaje się sugerować coś innego. Możliwe, że jest to istota określana jako ta, która wie. I według tej książki jest ona matką wiedźm, ich stwórczynią. Córki jednak zbuntowało się przeciwko niej ze względu na niezwykle krwawe ofiary, których wymagała od mieszkańców Velen. Niespokojnego ducha tej, którą wie, przykuły do szepczącego wzgórza. To taka lorowa ciekawostka. Dajcie znać, kim według was jest upiór ze wzgórza. Dowiadujecie się, że kobieta pilnująca dzieci to żona barona. Ruszacie z jego kompanią na konfrontację z mrocznymi mocami tych bagien. Swoją drogą uwielbiam ten dialog po drodze. Co to było? Baby wodne! Skąd się bierze takie coś? Jak się baba wódki za dużo opije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babom wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna. Wyobraźcie sobie teraz, że do bólu poprawny politycznie Ubisoft wrzuca taki żart w grze. Nie zrobi tego i dlatego ich gry są tak do bólu letnie, nijakie. Docieracie na miejsce, na bagna zawitali również łowcy czarownic z Anną. W oparach szaleństwa, które duszą każdego, słyszysz ryk jakiegoś monstrum. Ryk brzmiący jak tętent tysiąca rumaków. Po wygranej walce żona barona zostaje jednak ukarana. Zależnie od wyborów umiera,
bądź popada w szaleństwo. To ostatni moment, gdy widzimy tę poturbowaną przez los rodzinę, emocjonalnie pękniętą, potrzaskaną, skruszoną. Nie można było tego przetrwać. Chyba im się jednak udało. By wyleczyć Annę, ruszają do pewnego starca, który ponoć może jej pomóc. No i do dzisiaj nie wybaczę chyba Redom, że nie kończą już nigdy tego wątku. Z jednej strony rozumiem to otwarte zakończenie ich historii, mimo to ten wątek był tak ważny, zajął tak ogromny kawał fabuły, że mała rozmowa z Baronem pod koniec gry, może spotkanie się z nim po uratowaniu Ciri, którą przecież uwielbiał, mogłoby mieć niesamowity impact. I szczerze mówiąc, chciałbym usłyszeć, że ta rodzina jakimś cudem otrząsła się z tego horroru. No ale niestety, nie dowiemy się już tego. Postać krwawego Barona powinna być wzorcowym przykładem dla studentów psychologii, czym jest empatia. Dlaczego tak łatwo ocenić drugiego człowieka po pozorach? I dlaczego przez takie łatwe oceny nasz świat codziennie staje się odrobinę ciemniejszy? Bo jak porozmawiamy później z Baronem, to się okazuje, że ta rodzinna sytuacja wcale nie jest taka prosta i że to nie tylko Baron jest tym złym. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś watażką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze. Co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan, przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Anny ani jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem 1000 razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W
końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. W filmie Boże Ciało podczas kazania pada zdanie, które tutaj, myślę, będzie dobrze rezonowało. Boże, wybacz mi. Wybacz mi, że codziennie szukam kogoś, kto jest gorszy ode mnie. I według mnie ten wątek uczy nas właśnie tego, że szukanie w kimś kogoś gorszego to droga donikąd. Albo inny cytat z pierwszego tomu Wiedźmina. Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która cię tak porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść. I chyba o to tutaj między innymi chodzi, by patrząc na historię Barona nie próbować go znienawidzić, bo to bez sensu, bo chcielibyśmy czasem, żeby świat wokół był prosty i czarno-biały. Ale nie jest. Sama sekwencja na bagnach to kolejny przykład, jak konsekwentnie budowana atmosfera absurdu, jakiejś pofałdowanej makabreski może uczynić cuda. Sama muzyka w tej wiosce opiera się na tego typu mantrycznym tonie. Po jakimś czasie wierca się on w nasze zmysły, co potęguje poczucie szaleństwa. Do tego dzieciaki pośrodku tej guszy tworzą dziwaczny kontrast, tej głupawe docinki. Anna mówiąca, jak była poza rzeczywistością, Janek dodający wigoru tej sytuacji. A to wszystko, żeby użyć te nieprawdopodobnie obrzydliwe i obleśne wiedźmy, z których aż kipi zło. No ale czemu 3 wiedźmy? Czemu ucinanie uszów? Czemu słodycze na ścieżce na bagnach? Wiedźmy z krzywuchowych moczarów to cały konglomerat nawiązań do klasyki oraz mitów. Jednym z pierwszych skojarzeń jest oczywiście Macbeth i tamtejsze 3 wiedźmy, potrafiące wieszczyć przyszłość. Zresztą tej inspiracji gra nawet nie ukrywa. W bestiariuszu widzimy wzmiankę o sztuce Macbeth. Drugim skojarzeniem jest rzecz jasna Baba Jaga, która zjadała złe dzieci. Co też się tu dzieje? Jedna z wiedźm nazywa się Przątka. Co znowu może budzić skojarzenie z tak zwanymi Moirami, które później Rzymianie zwali parkami. Były to 3 wiedźmy, które prządły nici życia i przecinały je w momencie śmierci. Zresztą jeśli znacie klasyczną animację Herkules, to tam je poznajemy. W mitologii słowiańskiej, na którą zawsze musicie patrzeć ze sporą rezerwą ze względu na bardzo mgliste źródła, dzięki uprzejmości gorliwych chrześcijan na ziemiach polskich, którzy sukcesywnie ogniem i mieczem wytłukli rodzime wierzenia z naszego kraju, wspominane są w podaniach tak zwane rodzanice, bądź rodzanice, trudno powiedzieć jak to czytać, poprawcie mnie w komentarzach. Także wyobrażano je jako 3 kobiety, często w podaniach piękne i nagie, takie jak te na obrazie w wiosce. I one też plotły nici życia. W niektórych podanach zostawiały one też niewidzialny znak na czole, co może się kojarzyć z piętnem, jakie ma na sobie Anna. Metafora 3 kobiet czy wiedźm widoczna jest więc w wielu mitologiach i twórcy Wiedźmina wzięli sobie z każdej odpowiednią garść i stworzyli coś na kształt mariażu ich wszystkich. Znakomita sekwencja i jej osobliwa atmosfera nie przestanie na mnie robić wrażenia. Odbijmy jednak chwilowo od wiedźmińskiego szlaku. Lista zadań pobocznych się piętrzy, pytajniki kuszą, więc trzeba się tym zająć. Oczywiście nie będę omawiał wszystkich misji pobocznych po kolei, nie ma to sensu. Wybrałem jednak takie, które najlepiej unaoczniają, jak pełnym doświadczeniem jest 3 Wiedźmin. Jak nie znacie moich wcześniejszych materiałów, to uczulam, że takich odbić będzie sporo, bo to nie jest skrót fabuły, tylko analiza, więc spróbuję w trakcie tej fabuły przemycać pewne szersze konteksty, żeby lepiej dane dzieło zrozumieć. I teraz moment na omówienie pojęcia intertekstualności, ukutego przez badaczkę prac Michaiła Bachtima, Julię Kristewę. W skrócie oznacza badanie relacji pomiędzy poszczególnymi tekstami, odnoszenie się utworu literackiego do innego tekstu, nawiązywanie w nim swoistego dialogu przez parodie, cytaty, aluzje literackie i kulturowe. Spotkaliście to nieraz, kiedy podczas oglądania jakiegoś serialu czy czytania książki widzieliście ewidentnie nawiązanie do jakiegoś kanonu. Weźmy chociaż taki tekst Barda. Bywam, a może nie bywam. Oto być pytanie. Będące oczywistym nawiązaniem do Hamleta. Więc intertekstualność to w kulturoznawstwie właśnie taki zabieg.
Wynika on z innego filozoficznego zagadnienia, tak zwanego postmodernizmu, które między innymi wynika ze zmęczenia pewnymi sztywnymi ramami, w jakie wpiły się klasyczne narracje. Pisarze czy filmowcy w pewnym momencie mieli potrzebę stworzenia czegoś wywróconego do góry nogami. Ile razy można oglądać sztuki Szekspira czy komedię Moliera? To już było, czas na nowe. Tak oto powstały dzieła, gdzie na przykład Lucyfer jest pozytywną postacią, jak w komiksie Lucyfer Neala Gaimana. Mag Rincewind w świecie dysku Terry'ego Pratchetta, miast być mędrcem z długą brodą w stylu Gandalfa, jawi się jako tchórzliwy paranoik potykający się o własne buty. A Pinokio utknął w XIX wieku w steampunkowym świecie opanowanym przez ożywione automatony w Lies of P. Jest to po prostu zabawa formą i treścią z tym, co już znamy i stworzeniem czegoś nowego. Polski teoretyk i historyk literatury Ryszard Nycz w swojej pracy Poetyka doświadczenia definiuje intertekstualność jako ten aspekt ogółu własności i relacji tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania i odbioru od znajomości innych tekstów. I trochę już o tym mówiłem, czymś takim były Wiedźmy z Krzywuchowych Moczarów, tym są nazwy misji będące reinterpretacją znanych dzieł. Mamy z tym do czynienia, powstrzymując pewnych zadufanych żaków, bezczeszczących miejsca kultu, którzy zasypują nas nieudolnie interpretowaną filozofią niczego z jego dzieła Tako rzeczy Zaratustra. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Ochsenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Jednak najlepszym przykładem tego typu działania w tej grze, i tak się powinno to robić we wszystkich misjach, jest według mnie pewna bardzo niepozorna misja poboczna. Mianowicie zagłada rodu Reardonów. Bardziej oczytani mogą już na pierwszy rzut oka zwietrzyć nawiązanie do słynnego kryminału jednego z protoplastów tego gatunku, czyli Edgara Allan Poe'ego, znanego jako zagłada rodu Asherów. Przy okazji nie mogę nie polecić znakomitej właśnie postmodernistycznej interpretacji tego dzieła na Netflixie o tym samym tytule. Sam nie przepadam ani za kryminałami, ani za horrorami, a ten serial łączy oba te gatunki, a mimo to mi się bardzo podobał i bardzo zgrabnie nawiązuje do pierwowzoru. W misji tej dostajemy od starszej kobiety zlecenie zbadania rezydencji zamożnego rodu Raedronów. Rezydencji, która jest w ruinie, tak jak u Poego. Gdy się tam udamy, widzimy choćby ten obraz, sugerujący, że rezydencję zamieszkiwał brat z siostrą, dokładnie tak jak w książce. Badając teren dalej, znajdujemy dziwną piwnicę, której jedna ścianka zdaje się postawiona później niż zwykle. Niszczymy ją znakiem art, ukazuje się stary trup, którego żywcem zamurowano. Motyw zamurowania też pojawił się właśnie w pierwowzorze, ale ogólnie ten motyw jest częsty u Edgara, choćby w opowiadaniu Beczka Amontillado, Przedwczesny pogrzeb czy Czarny kot. Przy zwłokach znajdujemy list, jakoby za morderstwem krył się niejaki Roderick. W książce tak nazywał się gospodarz rezydencji. I sam ten fakt już zdaje się ciekawy, ale to nadal mało. Otóż misja ta nawiązuje także do opowiadania Nabokowa pod tytułem Lolita. Ową misję zleca nam niejaka Dolores, a zabity mężczyzna za murem zwał się Hubert. Takie imiona nigdy nie pojawiały się w zagładzie rodu Asherów. W dzienniku czytamy, że rodzice Dolores umarli. Tak samo było z rodzicami Lolity. Dlatego właśnie zaopiekował się nią ojczym, w Lolicie zwany Humbertem. Czytamy również, że Humbert był chorobliwie zazdrosny o Dolores, nie dawał jej możliwości spotykania się z kimkolwiek i przez to właśnie Dolores uciekła z rezydencji razem z Roderickiem. Bardzo podobnie wyglądało to właśnie w Lolicie. Można zadać sobie pytanie, skąd takie połączenie, czemu Nabokow i Poe, co mają do siebie te dwa dzieła? Twórcy tego questa oczywiście doskonale wiedzieli. Nabokow w ogóle nie ukrywa swoich inspiracji literaturą Edgara i w Lolicie mamy do niej mnóstwo nawiązań. Jak popatrzymy na to z perspektywy, to mamy metakomentarz do metakomentarza,
pozornie prosta misja poboczna, gdzie odprzeszukujemy starą rezydencję, w której doszło do morderstwa, którą wykonamy i tyle, nagle staje się wyrafinowaną, intertekstualną, metanarracyjną podróżą poprzez literaturoznawczy paradygmat. Przepraszam za ten nadmiar słów o zdecydowanie zbyt dużej ilości sylab. Może inaczej. Misja ta po prostu jest jak cebula. Śmierdzą? Tak. Nie! Bo się od nich płacze? Nie! A jak się je zostawi na słońcu, to robią się brązowe i rosną im włoski? Nie! Warstwy! Cebula ma warstwy. Ma warstwy. Dajcie znać w komentarzach tak szczerze, ilu z was to wszystko wychwyciło w tej misji. Oczywiście sam też tego nie wychwyciłem. Owy przykład podaję z pracy naukowej, do której macie oczywiście w opisie link. Drugim, już znacznie luźniejszym i prostszym przykładem, żeby spuścić z tonu, niech będzie misja z dość osobliwym członkiem redańskiej armii. Kiedy komuś jak odpadnie, będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Już abstrahując, jak doskonale się słucha dialogów z trollami w tej grze, i to absolutnie wszystkimi, gdy przystaniemy obok niego, ten raczy nas pewnymi śpiewkami. No i można przejść obok tego obojętnie, od scenarzyści sobie wymyślili zabawne przyśpiewki. Cytując klasyka, nic bardziej mylnego. Przyśpiewki te nawiązują do tradycji z polskich legionów z czasów I wojny światowej, tak zwanych żurawiejek. Zestawiając ze sobą teksty obu, myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości. Na jednym z ogłoszeń Twitter znakomita reinterpretacja zdecydowanie najlepszego wiersza, jaki powstał w polskiej kulturze, którego oryginalny tytuł brzmi: wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. Z 1937 roku Juliana Tuwima, którego zresztą zgrabna interpretacja wisi na YouTube, wykonana przez polską aktorską śmietankę, jak widać po wyświetleniach całkiem popularna. W wersji Redów brzmi ona tak. A przytyfikanci grubej Berty, i mahakamskie rudokopy, i brugeńscy rzemieślnicy, nowigrademskie bycze chłopy, tretogorskie bubki, żygolaki, z szajką wytwornych pint na kupę, rębajły tasaka, franty, zabijaki, całujcie mnie wszyscy w dupę. Elfi doktorkowie, co w Oxenfurcie i Dol Angra szerzycie kulturalną Francę, którzy chlipiecie nad Itlinę a Eweniem, mądrale, odczytani, a jednak głupie, całujcie mnie wszyscy w dupę. Item, cholerne ludzkie szowinisty, wypierdki redańskie, osobne, jak i w grupie, karne pentaki i szturmowce, całujcie mnie wszyscy w dupę. Dobra, odbiliśmy na dłużej, czas wrócić do Ciri. Czas jednak ruszyć ku cywilizacji. Dalsze poszukiwania wiodą cię do Nowigradu, gdzie stara przyjaciółka Merigold powinna dodać nowych tropów. Miasto aż huczy od życia, ale także od krzyków umierających. Swąd palonego mięsa drażni nozdrza od pierwszych chwil. Bo oto Kościół Wiecznego Ognia na czele z fanatykiem Mengem prowadzi tutaj krucjatę przeciwko nieludziom, doplerom, czarodziejom. W tych warunkach niełatwo będzie o kontakt z Triss. W mieście jednak kwitnie półświatek na czele z niejakim królem żebraków, który zrzesza grupy piętnowanych. Jego bliską współpracowniczką jest właśnie Triss. Czarodziejka wpada na pomysł, by skorzystać z usług onej romantki, kobiety wróżącej ze snów, niejakiej Corin. Ponoć jest z tym bardzo dobra. Podczas jednego ze zleceń w domu pewnego kupca została jednak uwięziona w koszmarze przez Sarę, niewinne bożątko, które trochę nie zdaje sobie sprawy z bólu, jaki sprawia śniączce. Swoją drogą nazwa zadania Sen w Wielkim Mieście to następne, może niezbyt wyrafinowane, ale fajne nawiązanie do popkultury. Zresztą większość misji taka jest. Następna główna misja nazywa się Spis Cudzołożnic, co nawiązuje do powieści o tym samym tytule Jerzego Pilcha. Udaje się rozwiązać sprawę i Corin pomaga ci wiśnić losy Jaskr. Ruszasz do Szałwi i Rozmarynu, gdzie z charakterystycznym dla siebie impetem pokazuje się stary przyjaciel Zoltan. Następnym razem nogi z stópy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Wszczynacie śledztwo. Do Jaskra mają doprowadzić jego kochanki, które odwiedził przed zniknięciem. Jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, nie podejrzewałem go o taką skromność. Karzeł to gwychyr rozy Faratre. Dobra nazwa, co?
kawalkacie zabawnych wydarzeń poznajesz niejaką praczkę Vespulę. Poznaję cię. Ty jesteś ten wiedźmin, co ciągał Jaskra na dziwki. Gerard, tak? Krawca Eilhala. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Eilhal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. Nauczycielkę Marabelle. Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Pokojówkę lub żonę baronowej Lavalette, już zależnie od naszych decyzji z poprzedniej części gry. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry. Ależ ma, widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Córkę ambasadora Nilfgaardu Rosę. Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Far-Atre. Największa mąciwoda na południe od Jarugi. Ta misja znowu unaocznia, jaka jest siła dobrego scenariusza. Bo popatrzcie introspektywnie z góry na to, co właściwie robimy podczas głównych questów w Nowigradzie. Właściwie wyłącznie biegamy od jednej postaci do drugiej. Coś, na co byśmy w innych grach pewnie kleli, ziewali i przeklinali twórców za lenistwo w projektowaniu questów, tutaj praktycznie to nie występuje, bo co dialog jest zabawniejszy, ciekawszy. Poznane kochanki opowiadają zabawne historie prowadzące nie wprost do jego konotacji z obrabowaniem skarbca Dijkstry. Więc mimo, że gramy łowcą potworów, to bawimy się w kuriera biegającego od jednej postaci do drugiej. Leniwe? Tak, ale co z tego, jak scenariusz wszystko tutaj nadrabia. Bardzo ciekawy przypadek, bo w każdej innej grze przy tylu sekwencjach bez walki zdechłbym z nudów. Zresztą bardzo podobnie wypada przecież Red Dead Redemption 2, który bardzo często karmi nas misjami typu łów ryby albo płyń łódką, ale atmosfera i rewelacyjnie napisane dialogi towarzyszące wszystko nam rekompensują. Szkoda, że mimo to scenarzyści w grach wideo dalej są tak źle opłacani i często traktowani jako ci mniej istotni w procesie. A tu mamy jawny przykład, że dobry scenarzysta potrafi uratować tyłek niekompetentnemu designerowi questów czy rozgrywki, albo niezbyt umiejętnej animacji. Niestety włodarze z Ubisoftu czy Bethesdy do dzisiaj nie odrobili tej lekcji. Śledztwo prowadzi do niejakiej Priscilli, której Jaskier ponoć się zadłużył. Daje ona występ w pobliskiej karczmie. Ruszacie z Zoltanem na koncert. Smutek stwardniały w kamień.
Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. No cóż, co tu można o tej scenie jeszcze powiedzieć? Jeśli ktoś twierdzi, że gry nie są sztuką po zobaczeniu tej sceny, no to ja już nie mam lepszych argumentów. Abstrahując od przepięknego wokalu, mamy tu znakomitą poezję, która do tego nie jest poezją dla poezji, ale opowiada przecież o losach Geralta, o jego rozterkach emocjonalnych, nadaje całej tej powieści głębszy kontekst. Całość akompaniuje świetna reżyseria zbliżenia na postaci, na ich poruszenie. Gra ta ma już tyle lat, a mimo to widzimy w tych twarzach tę wszechogarniającą salę melancholię. A najbardziej widzimy to w oczach Geralta, na którego zbliżenie mamy zawsze podczas wspomnienia o Bzie i Agreście. Scena ta nie jest komentowana przez bohaterów. Nie musi być. My jako gracze wiemy i po prostu doświadczamy czegoś pięknego. To jest ta siła medium gier, zwana multimodalnością. Bo żadne inne medium nie zawsze w sobie wszystkich innych mediów. Nikt nie zaśpiewa w książce. Nikt nie wejdzie w buty bohatera oglądając serial. Nie zawalczy w bitwie własnymi rękami, oglądając film. Nikt nie pójdzie na wystawę sztuki, słuchając muzyki. A gry wideo to łączą. Zresztą gry nawet same w sobie zawierają minigry, jak Gwint przecież. Nie da się bardziej doświadczyć narracji w innym medium. Dlatego też gry to najbardziej lukratywna branża w rozrywce. I dlatego tak niesamowicie się rozwija. Priscilla nakierowujecie, że Jaskier miał zatargi z niejakim Skurwielem Juniorem. Do niego może doprowadzić cię niejaki Ziggy Roywen, jeden z czterech władców podziemi Nowigradu. Spotykasz go w jego łaźni, zanim coś się udaje wam ustalić, sauna zostaje zaatakowana przez bandytów. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Ustalasz dalsze konkrety, bo Ziggy to nie kto inny, a znany ci dobrze były szpieg Zygmunt Dijkstra. I on właśnie dla mnie jest chyba najlepiej napisaną postacią w całej grze. Może dlatego, bo kocham sarkastyczny humor, którym on aż kipi. Do tego ma ciekawą chemię z Geraltem, bo przecież ten także sarkazmem się lubuje i ich rozmowy po prostu wychodzą wręcz komicznie. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? A ten dialog to chyba mój ulubiony w grze. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony chórysami, które karmią go pastecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Ty nie masz przypadkiem z Jaskrem na pieńku? Oczywiście, że mam. O co poszło? Widzisz,
Jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Nie daruję mu. Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem żigolakiem. Mam własne problemy. Językowa swada, z jaką władają scenarzyści, po prostu tutaj aż kipi. Do tego znakomity humor dopełnia sytuację. Niesamowicie, ile doskonałych postaci udało się tu wykreować. Grę, która miałaby ułamek tak dobrze napisanych postaci jak trzeci Wiedźmin, uznałbym za bardzo dobrą. A tutaj z kolejnego aktu na kolejny jest lepiej i lepiej i lepiej. O Jaskrze nie masz więc większych informacji. Dijkstra mówi jednak o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jego skarbiec został obrabowany, a o całym zajściu w niezwykle opisowy sposób opowiada jego strażnik, niejaki Bard. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże! Bach, trach, łobudu i bęc. Klocki zaczynają ci się układać. Pleść, o której Jaskier rozmawiał z Marabellą, zatargi ze Skurwielem, zaczynasz podejrzewać, że to Jaskier właśnie maczał palce w owej kradzieży. Nie zdradzasz tego jednak przed Dijkstrą. Przeprowadzasz śledztwo, znajdujesz fragmenty magicznej bomby, którą skonstruowano w kasynie Skurwiela Juniora. Bomba została zlecona przez niejakiego Mengego. Skarb więc jest w rękach Kościoła Wiecznego Ognia. To bardzo nie ułatwia sprawy, jednak Trist wpada na niezwykle brawurowy plan dotarcia do Mengego. Pozorujecie porwanie Trist przez Geralta w celu wydania jej za informację o Jaskrze. No i przed nami chyba jedna z najbardziej gęstych scen w tej grze. Cidaryjskie. Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się. Tu sroczka ogonek sobie sparzyła. Kurt, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać, z kim mam do czynienia. Znowu reżyseria robi tutaj ogromne wrażenie, a przede wszystkim gra ciszą. Nasza nienawiść wobec Mengego narasta w każdej sekundzie do niebotycznych wartości. Na szczęście możemy w pewnym momencie tej nienawiści dać upust. I musicie przyznać, że zabicie Mengego to chyba jedno z najbardziej katartycznych doświadczeń. Gra ta więc znowu dotyka ważnego społecznego wątku, czyli zagadnienia fanatyzmu, tego jak łatwo sterować uczuciami ludzi wobec wspólnego poczucia zagrożenia, wobec tętniącej wokół wojny. Niestety, takie skrajne sytuacje, w których ludzie tracą jedną z prymarnych wartości w piramidzie potrzeb Masłowa, czyli potrzebę bezpieczeństwa, sprzyjają wykwitowi fanatyzmu, a ten odpowiednio ukierunkowany prowadzi do takich obrzydliwych sytuacji. Bo niestety, ale takich ludzi jak Menge historia zna zbyt wielu. Ludzi pustych moralnie, socjopatów, którzy z imieniem Boga na ustach zmieniali świat w piekło pod pretekstem walki o wieczne życie, dla których wiara była tylko narzędziem do manipulacji ludzi potrzebujących obietnicy, że skoro na ziemi przeżywam taki horror, to może chociaż po śmierci spotka ich coś lepszego. Nie mogę w tym miejscu nie polecić choćby trylogii Husyckiej-Sapkowskiego, która w sposób znacznie bardziej rozbudowany dekonstruuje, jakim strasznym narzędziem może być fanatyzm i źle ukierunkowana wiara. Dowiadujemy się, że Jaskier jest przetrzymywany w więzieniu Zakonu Świętego Ognia w Oxenfurcie. Niestety, więźniów może stamtąd zwalniać tylko Menge, który przecież nie żyje. Trist wymyśla jednak fortel. Wasz znajomy Doppler, Dudu, mogący przybierać każdą postać, mógłby wcielić się w niego i zwolnić Jaskra. Nie wiecie jednak, gdzie jest Dudu i z Priscillą wymyślacie sposób, by go wywabić. Urządzacie spektakl, w którym padnie jego imię. Wiecie, że jako koneser sztuki nie odpuści on takiego widowiska. Przystępujecie z Priscillą do prac nad scenariuszem. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? Ach, nic już nie mów. Spektakl się udaje i Dudu jest na wasze usługi. Tworzycie zasadzkę na karawanę wiozącą Jaskra.
Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował Geralt, ale przydatnie nie wypada. Po kilku perturbacjach wreszcie udaje się uwolnić twojego niefrasobliwego przyjaciela. Geralt, musiałeś znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? Cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Niestety, trop znowu nieudany. Pozostaje zapytać o losy Ciri samego skurwiela juniora, którego egzekucję błogosławi sam król Radovid. Junior zdradza ci, że kluczem do odkrycia, gdzie jest Ciri, może być tajemne Firakterium. Możesz teraz zdecydować, co zrobić z tą ludzką kreaturą. Od siebie dodam, że za każdym razem po prostu nie potrafię go nie zamordować. Aczkolwiek jak tego nie zrobimy, ten ląduje na bruku jako bezdomny, więc też nie czeka go wówczas łatwy los. Mając Filakterium, czas wyruszyć na Skellige, by zbadać tropy, za którymi podążyła Yennefer. Jeśli podobają się wam takie materiały, to zapraszam na mój Patronite do wsparcia, co na pewno ułatwi mi szybsze rozprawienie się z resztą analizy. Polecam też sekcję komentarzy, gdzie możemy sobie pogadać o waszych wrażeniach z tego dzieła. Tutaj jednak robimy przerwę, kończymy część pierwszą. W następnej skończymy główną fabułę po całej wersji gry, no i omówimy jeszcze sporo pobocznych. Przejdziemy sobie też gruntownie przez zagadnienie immersji. Potem omówimy rozgrywkę, muzykę, interfejs i resztę elementów tej gry. A teraz bywajcie i powodzenia na szlaku.